jeżeli już wyruszamy w trasę, należy przygotować sobie marszrutę tej trasy. A więc można wejść na stronę internetową Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i skorzystać z automapy i można zobaczyć, jakie trasy w danym momencie są remontowane, ażeby wybrać alternatywny objazd. Halo, dzień dobry. Przede wszystkim dzwoniąc do punktu informacji drogowej możemy uzyskać informacje o wszystkich możliwych utrudnieniach związanych przede wszystkim z robotami drogowymi, ale także w czasie rzeczywistym staramy się pozyskiwać dane z Polski, zarówno z naszych jednostek, które są w terenie, czyli naszych pracowników, jak również policji. Informacje o różnego rodzaju zdarzeniach, korkach, zatorach, tego typu sytuacjach, co w sposób dosyć komfortowy pozwoli poruszać się po drodze w czasie właśnie długiego weekendu, czy też każdego jednego wyjazdu. Do takiej podróży musimy się po prostu przygotować. Mając w samochodzie małego pasażera, musimy wziąć pod uwagę, że ten samochód powinien być odpowiednio wyposażony. To są zabawki, które są do tego specjalnie przystosowane, są po prostu bezpieczne. Są foteliki, są różne urządzenia, które pomagają dzieciom zająć się zabawą w czasie podróży. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani, to nie możemy się dziwić, że taki mały podróżnik się nudzi, ponieważ dzieci nudzą się dużo szybciej niż dorośli. Dużo jest im trudniej utrzymać uwagę, koncentrację i usiedzieć na miejscu. Więc obowiązkiem dorosłych jest to, aby tę podróż odpowiednio zaplanować.